Wydarzenia rozpoczynamy od rabunku banku Fleka. Obywatele naszego miasta zaniepokojeni są zwiększoną przestępczością w Los Santos. Przerywamy wydarzenia, aby nadać najnowszy komunikat. W tym momencie płonie biuro szefa policji. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Bubel. Piotrze, co tam się dzieje? Jak udało nam się ustalić, do pożaru doszło w wyniku wybuchu. Nie wiemy jednak, kto ani co spowodowało wybuch. Próbujemy wyjaśnić, czy był to zamach na szefa policji, czy też jak u naszych przyjaciół z Polski, niefortunna zabawa sprzętem służbowym. O, zaraz mam. Chodź do pokoju tego. Zobacz, jaki zajebisty, a ty zabawkowy. On nie strzela. Okej. To tylko tak można, on takie dźwięki zajebiste robi. Nie ma amunicji do tego, ale fajnie wygląda, nie? No wygląda fajnie. No zajebisty jest. Kurwa. A to zabawkowy. O kurwa, ty! O chuj! Ja pierdolę, dawaj wodę, gaś to, kurwa! Ty chuj, załadowany był! Co jest, kurwa? O chuj, dawaj krzajnik, daj wodę! Ja pierdolę! Już rozlewamy. Kurwa, rozlewaj, to człowieku, dywan się podpalił. Ja pierdolę, szafka. O Jezus, matko kochano. Coś nie chce przygasnąć. Ty co, to nie chce gasnąć. Udało nam się zaleźć świadka wybuchu. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło? W związku z tym, że nasza komenda w dalszym ciągu nie ma rzecznika prasowego, do którego moglibyśmy zwrócić się z pytaniami, to o komentarz do sprawy poprosiliśmy wysoko postawionego sierżanta. Proszę posłuchać, co nam powiedział. Spierdalaj! Tak dobrze państwo słyszeli, taki komentarz do sprawy udzielił nam sierżant. To oburzające, jak policja nie szanuje swoich obywateli. Na tą chwilę to wszystko, co udało nam się ustalić. Piotrze, dziękuję za relację. Możecie być państwo pewni, że tej sprawy tak nie zostawimy. A to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wydarzeń. Dziękuję za uwagę.